Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości kandydujący w najbliższych wyborach do suwalskiego samorządu poddali analizie kolejne działania aktualnych władz miasta. Zarzucili obecnemu samorządowi, że nie realizuje celów oraz strategii rozwoju Parku Naukowo-Technologicznego, który w założeniach miał być inkubatorem nowoczesnych technologii, a nie ma w nim ani jednej firmy spełniającej ten warunek. Ta instytucja miała wspomagać suwalskich przedsiębiorców w zakresie wprowadzania różnych programów innowacyjnych w suwalskich firmach. Jak jest, sami dzisiaj widzimy. Firmy, które są zgromadzone, które działają w Parku Naukowo-Technologicznym, tak naprawdę nie spełniają tego zadania. Żadna z tych firm nie wspiera suwalskich przedsiębiorców w zakresie wprowadzania innowacyjności. Zdaniem Jacka Juszkiewicza park można porównać do budynku z lokalami na wynajem. Radny Juszkiewicz poinformował również, że Park Naukowo-Technologiczny generuje wciąż bardzo duże straty ze sprzedaży. Ta strata za ostatni rok wyniosła 3 600 000 zł. Za te pieniądze, proszę Państwa, można byłoby zrealizować wiele inwestycji w mieście Suwałki. Oczywiście to jest strata firmy, ale należy tu podkreślić, że miasto Suwałki ze swego budżetu dotuje działania tej instytucji. Ciągle rok do roku są generowane koszty po stronie budżetu miasta, mające właśnie jakby ratować ten Park Naukowo-Technologiczny jako nietrafioną tutaj instytucję. Politycy PiS wyrazili swoją dezaprobatę dla decyzji samorządu w zakresie rekompensaty strat za zniszczenia drogowe dokonane przez ciężki sprzęt używany przez wykonawców obwodnicy. Wskazano, że wybudowanie ścieżki rowerowej przy ulicy Raczkowskiej to za mało. Zdaniem Piotra Basilewskiego miasto znacznie więcej niż na ścieżkę będzie musiało wydać na naprawę zniszczonych ulic. Grzegorz Mackiewicz przedstawił również swoją opinię na temat organizacji szkolnictwa zawodowego w naszym mieście. Zorganizowanie szkolnictwa zawodowego w dostosowaniu do zapotrzebowania suwalskich firm. O tym się mówi na każdej, praktycznie przy każdej kampanii wyborczej. I proszę Państwa, lata mijają i w dalszym ciągu firmy suwalskie mają problem z zatrudnieniem fachowców. Młodzi ludzie, którzy wychodzą ze szkół średnich, szkół zawodowych w Suwałkach, nie są przygotowani do pracy w firmach. To się powinno zmienić. Kandydat na prezydenta szansę rozwoju potencjału gospodarczego widzi również w partnerskiej współpracy z Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, ujednoliceniu i transparentności reguł wydawania decyzji administracyjnych, wprowadzeniu tras pośpiesznej komunikacji miejskiej do zakładów pracy położonych na terenach Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obniżeniu podatków od środków transportowych należących do suwalskich firm oraz obniżeniu podatku od nieruchomości docelowo o 10% do 2023 roku.